Cześć wszystkim, ja jestem Łosiu z kanału GameSpeed Video i witam Was w materiale poświęconym grze War Thunder Ground Forces. Wideo mogę Wam pokazać dzięki uprzejmości Moskita, dzięki wielkie Moskit. W ramach małej akwizycji na początek powiem Wam, że na GameSpeed Video wrzucamy głównie gameplaye z nowości i beta testów, chociaż zdarza się nam również odgrzać jakiegoś ciekawego starocia od czasu do czasu. Nie ograniczamy się do jednego gatunku i każdy powinien znaleźć tam coś dla siebie, ale kończę już może tą reklamę, bo czas na główne danie. Jak wspomniałem, dzisiaj w temacie mamy War Thunderowe czołgi, które stanowią bardzo ciekawą odmianę po dominującym rynek World of Tanks. Stary temat, nowe podejście, po bardzo udanych samolotach Gaijin zabrało się za stalowe potwory. Ci, którzy grali w lotniczego War Thundera, łatwo się tutaj odnajdą, a dla tych, którzy nie próbowali tematu, dwa słowa tytułem wstępu. Cała gra zaczyna się w naszym hangarze, gdzie stoi dzielny czołg startowy. Pozostałe maszyny z tego imponującego drzewka odkryjemy osobiście. Robimy to następująco. Na początek wybieramy maszynę, którą chcemy odkryć. Na opisie każdego czołgu znajduje się taki mały pasek. Wypełniamy go punktami wynalazków, research points, które otrzymujemy w nagrodę po każdej bitwie. Po zapełnieniu paska możemy czołg kupić za kredytki, przeszkalamy załogę i ruszamy nim w bój. Prawda, że proste? Żebyśmy się nie nudzili pomiędzy farmieniem poszczególnych maszyn, nasze dotychczas odkryte czołgi także rozwijają się wraz z kolejnymi bitwami. Możemy zamontować sobie lepszy silnik, hamulce czy nową amunicję. Każda nacja ma swoje drzewko. Na początek są tylko dwie, Rosjanie i Niemcy. Zobaczcie sobie sami te drzewka. Ale wraz z rozwojem gry zapewne pojawią się kolejne nacje. Całość jest obecnie na etapie otwartych beta testów, więc grając trzeba pamiętać, że gra ciągle się rozwija. No, tyle może skrótem niczym z Tyle Ekspresu. Jeśli ktoś szuka dokładniejszego info o samym początku gry, to masę tutoriali znajdzie na YouTubie. No, może mi też się uda na dniach coś nakręcić, ale dobra, już dość tego gadania, czas nas zakolejkować do gry. No, wciskam tu Battle. Mój początkowy wybór to czołg T-26, czyli rosyjski czołg startowy. Będę chciał Wam pokazać, że mimo tego, że wszyscy na niego narzekają, jest całkiem fajny i można nim skręcić dobry wynik. No, zobaczymy, jak z tym kręceniem wyniku będzie. Mapa Karelia, bardzo fajna. Jest idealna dla osób, które lubią sobie pojeździć niszczycielem czołgów albo maszynami z bardzo mocnym czołowym pancerzem, bo są tutaj takie miejsca, w których po prostu poezja się robi kile za ich pomocą. No ja niestety mam T-26, więc będę sobie musiał poradzić odrobinę inaczej. Pojadę sobie w inną stronę i spróbuję zrobić gościom backdoora. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ojojoj, coś mnie tutaj skręciło. Co tu się dzieje? Czołg żwawo leci do przodu. Sterowanie jest standardowe, wsad, żeby poruszyć kadłub czołgu. Myszką obracamy wieżę. Takie tam standardy, które widzieliśmy w World of Tanks, no ale nic tutaj się ciekawszego i nowszego myślę, że nie da wymyślić. O, mamy tutaj z przodu maszynę NPC, kierowaną przez komputer. Schowała się za skałą, czy tam za górką. O, a zaraz pokażę Wam kolejne elementy mechaniki gry, czyli znany z... O, celowniczek, jak widzicie, mamy dosyć prosty. O, zielony wskaźnik na tym krzyżyku, na środku ekranu, którym celowałem, pokazywał, że mam prawie 100% szansę na uzyskanie penetracji w miejscu pancerza, w który celuję. Jest to rozwiązanie znane z World of Tanks, więc nie trzeba tłumaczyć. A dla tych, którzy nie wiedzą, jeśli jest czerwone, to nie przebijemy się, żółte, to mamy szansę na przebicie, natomiast jeśli jest zielone, to prawie na pewno komuś zasadzimy gonga. O, tutaj udało mi się rozwalić już drugi czołg przeciwnika, szczęśliwie, bo pierwszym strzałem. Takie rzeczy się tutaj zdarzają i nie zawsze chodzi o trafienie w amunicję. Mechanika trafień jest rozwiązana nieco inaczej niż w World of Tanks, bo nie mamy tutaj czegoś takiego jak punkty życia czołgu. Tutaj czołg składa się, tak jak w rzeczywistości, z modułów. I po prostu najpierw musimy dosyć mocno zazalować czołg, albo uszkodzić mu jakieś tam witalne rzeczy, żeby czołg zakończył swój żywot. No, czasami to jest po pierwszym strzale, rzadko, a czasami trzeba się naprawdę napracować, walnie się komuś 10 gongów w przedział załogi, a on dalej jeździ. O, tutaj mamy T-26, kolejnego, udało się rozwalić. Po prawej stronie się wyświetliły moduły, które uszkodziłem gościowi. Ten znowu bokiem. Widzę obry... Ajajaj, aż mi się ręka zatrzęsła. Co to było?
Delirium Tremens, muszę chyba, kurde, łyknąć sobie alkoholu. O, tutaj koleżka wystaje. Nie, nie, nie. A, będzie wyjeżdżał, dawaj, dawaj, wujek. Odwagi, odwagi! Dało się trafić, przebicie i poprawiamy. Celuję zawsze na wysokości przedziału załogi, bo wtedy jest szansa, że oprócz uszkodzenia jakiegoś tam witalnego modułu uda się jeszcze uszkodzić załoganta. O kurde, idzie mi jak ta lala, powiem wam, naprawdę bardzo fajnie. Chociaż nie liczcie, bo tak się zdarza bardzo rzadko. Początki potrafią frustrować. O! Mam ładnie kolesi od boku mi tu wyjeżdżają. Dobra, dawało się hamuj. Ognia. Kolejne trafienie. O, teraz już idzie wolniej. Widzicie, mamy do dyspozycji obrys przeciwnika, bo przez te krzaki byłoby ciężko go zobaczyć. Ktoś się zdenerwował na mnie i zrzucił ostrzał artyleryjski, więc trzeba brać nogi za pas. Ładuj, ładuj się, łosiu. O, ktoś już mnie wypatrzył. Już po mnie. Odpalam gaśnicę. Ale już raczej mnie dobiją. Tylko jeszcze przeładowanie jedno. Dawaj, dawaj, dawaj. Będzie gol jeszcze jeden? Tak, kolejny typ jeszcze zniszczony przez nas. 8 celów naziemnych rozprutych. No, ale tak wyglądają bitwy na pierwszym tierze. Szczególnie jak się zajmie fajną pozycję. Nie jest źle. No, w co warto celować? Generalnie przedział załogi, bo jak się kolesiowi uszkodzi gunnera, to w tym momencie, gunnera, czyli celowniczego, to w tym momencie facet nie ma nic do gadania, zanim załoga tego celowniczego nie ocuci. Dobrze jest też trafić w kierowcę, wtedy koleżka nie odjedzie. Jest to szczególnie ważne, jeśli walczymy z działem samobieżnym, które nie ma ruchomej wieży. To takie działko z przodu, którym może celować w określonym, bardzo ograniczonym kącie. No, generalnie te triki i taktyki z World of Tanks się sprawdzą, chociaż nie zawsze. Natomiast zawsze warto próbować. Sytuacja na mapie przedstawia się dosyć optymistycznie. Nasza drużyna wygrywa. Zajmujemy jeden punkt, natomiast pozostałe dwa są nieobsadzone. I może trzy słowa o trybach. Są to standardy, które... O, tutaj kolega do mnie strzelił, na szczęście udało się go wypatrzyć i mu huknąć. Powiem wam, że jestem zaszokowany skutecznością mojej armaty dzisiaj. Przy tym niskim kalibrze to co najmniej kilka strzałów powinien zapakować w typa. Z drugiej strony walczymy na niskim tierze, więc czołgi rzeczywiście są papierowe. O, tutaj widzę maszyny przeciwnika, sterowane przez gracza komputerowego, ale... To mi nie przeszkadza, bo punkty to punkty. Też można za niesianka dostać trochę, no i wiadomo. O, tutaj ładnie widzicie, że są różne miejsca, w które trzeba celować. Są punkty słabsze, są punkty silniejsze, ale standardowy sposób wal... O, o, tu jedzie, jedzie, jedzie T26 gracza. Gracz Bichet. Dwa strzały mu wypaliłem. Ty chyba się przemieszcza. O, już mnie od boczku ktoś zniszczył. Czołg Panzer 2C z 20-mm automatycznym działkiem, z bliska zabójczy. No, mam nadzieję, że ostatni czołg, jaki mam do dyspozycji ze startowych, da radę. Najwyżej sięgnę po czołg premium. No, a przy tej okazji może opowiem wam, bo War Thunder jest grą z... O, to za typ tutaj jest. Ajajaj, aż nie trafiłem, taki zdziwiony byłem. Dawaj, 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 dawaj. O, udało się go trafić i podpalić nawet. Pięknie. Płoń, 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 cwaniaczku. Kolejny strzał. O, i trzecim dobijamy typa. 11 celów naziemnych rozwalonych. Jest naprawdę fajnie. No, ale wracając do tematu premium. War Thunder jest grą darmową, bo obowiązuje ją formuła free to play, ale jak zawsze w takich grach mamy do dyspozycji mikrotransakcje, czyli kupujemy sobie walutę premium. No i tutaj jest małe rozróżnienie w stosunku do World of Tanks, bo w tej grze absolutnie nie możemy kupić nic, co da nam przewagę w walce w jakikolwiek sposób. Nie ma tutaj czegoś takiego jak płatne kamuflaże, nie ma tutaj czegoś takiego jak amunicja premium. Jedyne co możemy kupić za te złote orły, bo tak się nazywa ta
specjalna waluta. To jest... jest tutaj typ jedzie. Nie udało się go trafić, za mała poprawka. Pocisk zrykoszetował. Słuchajcie, zaraz on dokończę, bo podzielność uwagi u mnie jest... O kurde, kolejny rozwalony. Pięknie, 12 celów. O, możemy kupić sobie za te złote orzełki status czy tryb premium jako... To jest dokładnie to samo co premium w czołgach, czyli dostajemy po prostu większe nagrody w czasie, kiedy ten tryb jest aktywny. To jest tam 50 albo 100% większy temat w zależności od trybu, w którym gramy. Więc no to pozwala farmić, natomiast nie da nam większej skuteczności w walce. Oprócz tego możemy sobie kupować jakieś malowania, dekoracje, ale nie ma to absolutnie wpływu na skuteczność naszego czołgu w walce i moim zdaniem to jest naprawdę, naprawdę fajne rozwiązanie. No i kolejna różnica, nie mamy jednego czołgu do dyspozycji w walce, tylko tyle, ile się zmieści w naszym hangarze, tyle, ile mamy załóg. Tyle sobie po prostu czołgów możemy zapakować. Dobra, nikogo tutaj nie ma, postaram się przyjąć punkt B, oby tylko nikt mi nie sprzedał gonga. World Underground Forces ma też takie, nie wiem, mam wrażenie, że zaletę dla osób, które lubią starcia z wyższym poziomem realizmu. Jeśli komuś się nie podoba to, że widać czołgi przeciwnika z daleka, bo są podpisane czerwonymi literkami, czy jest ten wskaźnik trafienia, krzyżyk, to może sobie wybrać i zagrać w trybie realistycznym albo symulacyjnym. W tym momencie nie mamy czegoś takiego jak ten krzyżyk. Możemy celować jedynie przy użyciu tego oto celownika. Poprawkę musimy nakładać sami. Musimy samodzielnie celować we wrażliwe miejsca na pancerzu czołgu przeciwnika. Czyli generalnie jest trudniej, natomiast od razu jest taki lepszy klimat bycia czołgistą. Śmiertelność w tych bitwach jest oczywiście dużo, dużo większa. Bo no i też jest to dużo bardziej bolesne, bo możemy do tej bitwy stanąć tylko jednym czołgiem. Ale z drugiej strony, mimo tych niedogodności, nagrody są proporcjonalnie dużo większe niż w bitwach arcade. Ja na przykład bardzo lubię bitwy arcade, o tej sztuk mi wyjechał tyłem. Chyba go trochę poniosło, bo to jest normalnie fantazja. Ogłuszyli mi kierowcę. Niestety lipa. Łosiu, celuj. O, udało się trzecim strzałem rozwalić sztuga. Natomiast tutaj jedzie T-26, postaram się mu walnąć w przedział załogi i koniec, rozwalony. Piękna akcja, cofam się do tyłu, no tak, bo przecież nie można się cofnąć do przodu. Zajmujemy punkt i dowozimy zwycięstwo do końca. Powiem wam, że chciałem się popisać wynikiem, ale ten to już jest w ogóle jakaś masakra. Bardzo fajnie wyszło, nie ukrywam, że jestem dumny. Zaraz zobaczycie podsumowanie bitwy. Wspomniane przeze mnie wcześniej żaróweczki. Tak, tutaj są żaróweczki. Nagroda za misję. Oczywiście jest ona wyższa, jeśli jest zwycięstwo, niższa, jeśli nie. Dostajemy te srebrne lwy. Nie, złote orły to jest waluta premium, a srebrne lwy to jest ta zwykła waluta, czyli nazywane przeze mnie kredytki. Powiem wam tak, gra jest bardzo, bardzo fajna. Mi się osobiście bardzo podoba. Jest na etapie otwartej bety, więc jest to naturalne, że części rzeczy brakuje albo są na etapie wczesnego rozwoju. Zdarzają się błędy, no ale to jest beta, tak jak już wspominałem. Natomiast jeśli ktoś lubi tematykę II wojny, czołgów, starć w tym stylu, to naprawdę warto spróbować tą gierkę. Tak samo jeśli ktoś lubi World of Tanks, to warto spróbować jakiegoś świeżego podejścia. Może stwierdzicie, że War Thunder jest fajniejsze, a może utwierdzicie się w tym, że World of Tanks jest dla was lepsze. Ja póki co jestem bardzo tym tematem zainteresowany, śledzę go i można mnie spotkać na polach bitwy. Szukajcie takiego nika, jeśli będziecie chcieli grać wspólnie, dajcie jakoś tam znać. I tyle. Grał dla was Łosiu z kanału GameSpeed Video. Graliśmy w grę War Thunder. Do zobaczenia na polu bitwy albo w następnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.